Gosiu, spotykamy się dzisiaj na pięknym wydarzeniu, jakim są zawody wędkarskie aktorów imienia Mariana Łącza. Ty dzisiaj jesteś jako gość czy jako zawodnik? Zdrać nam proszę. Dzisiaj niestety jestem jako gość, ale bardzo gorąco kibicuję mojej koleżance, Elizie Gwieździe. Tak. E, ma świetne nazwisko do tego, żeby wygrać e, dzisiejsze zawody. To prawda, i z tego co słyszałam, to Eliza zdobyła już kilka ryb, znaczy nie zdobyła, a złowiła. E, w ogóle generalnie Eliza bardzo dobrze łowi, bo ja pamiętam, jak ją dwa lata temu kręciłam, to na moich oczach łowiła dziewczyna rybę za rybą. Proszę. <laughs> Czyli ma do tego talent, ma Dryk. Ten, ewidentnie. Powinna zostać wędkarzem. Ma branie, dokładnie. A chciałam zapytać, czy ty też by, czy chciałabyś wziąć udział, właśnie jako zawodnik, na przykład w przyszłym roku, tutaj na tych e, wędkarskich zawodach aktorów? Ja bardzo chętnie chciałabym wziąć. Zresztą, e, to jest tak, że ja po prostu dzisiaj niestety muszę już e, wybiec i sz, wszystkim życzę jak najlepiej i, ma, i trzymam kciuki za tych najlepszych, ale za wszystkich, którzy w ogóle wzięli udział, bo to chyba 27 drużyn bierze udział tam podglądała. 28. 28. Mm. Trochę zdjęć robiłam i widzę, jak wszyscy z pasją łowią. Ja też lubię łowić ryby. Bardzo lubię robaki zakładać. Z tatą to zawsze robiłam. Mój tata lubi e, łowić ryby. No i, i się nauczyłam kiedyś. Tam i bardzo chętnie wezmę udział za rok w drużynie. No dzisiaj niestety nie mogę, muszę wyjść, bo mam casting kolejny. A to życzymy powodzenia w takim razie na castingu i wszystkiego dobrego. <laughs> Dziękuję bardzo za wywiad.